chłopcy, którzy tu przychodzą, no swoje, powiedzmy, życie oddają na szale, żeby ratować życie innych ludzi, bo zawsze mówimy tak, że jak nas jest 6 do wyjazdu, to 6 musi z tego wyjazdu wrócić. Dbamy o swoje bezpieczeństwo, ale przede wszystkim ratujemy życie i mienie innych ludzi. Staramy się tutaj tworzyć taką rodzinną atmosferę, bo jest tutaj dużo członków. Każdy coś tutaj wnosi swojego i staramy się, żeby ta atmosfera taka jak w domu była też tutaj. Nasza działalność to już prawie 126 lat społecznej działalności dla ludności, nie tylko Dąbrówki Małej, ale również całego miasta Katowic i miast, które są blisko Katowic. W naszej jednostce jest ponad 100 osób czynnych, które mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Oprócz tego mamy drużynę młodzieżową, tych młodszych, 21 chłopców i dziewczyn, no i 3 16-18-latków i czekają na kurs podstawowy. Tamten rok był statystycznie bardzo wysoki, 441 akcji ratowniczo-gaśniczych. Do tego wchodzą różnego rodzaju akcje, to znaczy pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe też w to wchodzą. A także jeździliśmy z osobami starszymi do punktów szczepień wożąc ich. Zawsze co roku jesteśmy w pierwszej trójce województwa śląskiego, a obecnie jesteśmy pierwsi i piąte miejsce w kraju. No jest się z czego trochę cieszyć. Czy jest wyjazd, czy nie ma wyjazdów? Każdy ma tutaj jakiś swój obowiązek. Oprócz tego mamy tutaj siłownię, każdy z niej skorzysta. Dodatkowo mamy piłkarzyki. Korzystamy tutaj ze sali telewizyjnej, mamy PlayStation, mamy tutaj taką salkę, w której można coś sobie wypocząć. Mają panowie kucharza, czy wspólnie gotują? Jak to wygląda? Staramy się gotować wspólnie, chociaż tutaj w naszym OSP jest 2 kucharzy, no z których korzystamy jak tylko możemy. Na stanie naszej jednostki posiadamy 3 samochody pożarnicze, jeden samochód średni Renault Medium, samochód ciężki Scania Ford Transit jako lekki, no i posiadamy jeszcze kłada do poszukiwań terenowego. Do jednego samochodu wchodzi zastęp 6 strażaków. Kierowca, dowódca i 4 strażaków ratowników z tyłu. W tej chwili używamy najczęściej samochodu Scania do różnych zdarzeń, do wypadków, do wiatrołomów, jak teraz niedawno były. Staramy się dyżurować codziennie. Niekiedy to jest dyżur popołudniowy, niekiedy to są nocne, ranne dyżury. I na chwilę obecną, mamy luty, mamy już 43 wyjazdy, czyli praktycznie dziennie wyjeżdżamy do akcji ratowniczo-gaśniczej. Taka akcja, która utkwiła mi w głowie akurat w moim przypadku, no to wydaje mi się, że wybuch gazu na Chopina w Katowicach. Niestety no, 3 osoby śmiertelne, w tym dziecko, tragiczna sprawa. Wszyscy tutaj u nas nie zapomną, to było poszukiwania 11-letniego Sebastianka w tamtym roku. Była to dla nas taka trauma, bo wiadomo jak się to skończyło tragicznie. I na drugi dzień podziękowanie rodziców, naprawdę serce ściskało mocno. No, musimy darzyć siebie nawzajem zaufaniem, no bo no, jakby nie było, wchodzi się w niebezpieczne miejsca, różne są zdarzenia, no trzeba
no mieć to zaufanie do kolegi, do koleżanki. Ja się tutaj urodziłem, jestem zrodzony z Dąbrówki. Nasi członkowie tak samo, bo większość z nich jest tutaj albo miejscowych, albo z okolicy. No i po prostu współdziałamy, że zawsze jesteśmy na każde wezwanie.